no bo tutaj asfalt nie było asfaltu, nie wiem, 2 albo 3 lata, bo nie mamy takich kolegów. Daszbur. Koledzy, ja tak sobie pozwolę króciutko zacząć, ponieważ jest to polowanie sudeckiej ostoi zorganizowane w kole, w którym z mojej strony się wszystko zaczęło. Ja tutaj na terenie tego koła zaczynałem polować, do tego domku zaczynałem przyjeżdżać początkiem lat 90. na tym samym podwórku, co my stoimy tutaj wszyscy razem. I na początku dziękuję za tak liczny udział, bo jest nas Kuba ilu? 44 polujących. No ja już więcej po tym krótkim przywitaniu chcę oddać głos kolegom tutaj prowadzącym, Kubie, Romkowi, jest z nami prezes Tomek. Oni będą prowadzić to polowanie. Ja tylko bym prosił przede wszystkim o bezpieczeństwo, o nic więcej. A, no i życzę każdemu połamania strzelby, samych celnych strzałów. I dasz bur. Ja witam knieje, witam panią, witam wszystkich kolegów, witam nagankę. Witam kolegów z koła. Pierwsza rzecz, chodzi o bezpieczeństwo, nie? Także nie ma rozmowy przez telefon na cały regulator. Bo jak zobaczę, na nogach do domku. Polujemy tak, na jelenie, byki, czyli mamy dwa byki. Proszę nie strzelać mi szpicaku, bo to nie jest byk, tylko cielątko. Strzelamy 6 łań, 2 cielęta, czyli mamy 10 sztuk jeleniowatych. Strzelamy sarny, koźlęta. Dziki wszystkie, co jeszcze, szkodniki strzelamy wszystkie, nie strzelamy do łosi, do wilków, bo tak będą. I najważniejsze, żebyście chłopaki słuchali, co mówimy, bo żeby nie było zamieszania. Prowadzący, ja się nie przedstawiłem na początku, jestem łowczym Jakub Dąbrowski, Roman Pasternak Podłowczy, nasz big prezes Wiesław Lizurej i tu jest kolega Tomasz Lizurej, prowadzący. To jest dwóch prowadzących, Romek i Tomasz. Tomek, to są dwie podwody. Koledzy, życzę połamania, bezpiecznego powrotu, fajnego spędzenia czasu, żeby mi się spotkali tak, tu stoimy i żeby było wesoło spędzić czas. A pogodę mamy zamówioną piękną. Także do księdza mi zanieśli troszkę drobnych, także jest pogoda jest zamówiona. Na pewno. Daszbur, witam was. Słuchajcie, teraz takie piwo po przywitaniu bardziej z widzami. Na początku witaliśmy gości. Jesteśmy w kole łowieckim Knieja na polowaniu częściowo szwedzkim, częściowo nie szwedzkim. Niektóre mioty będą ze zwyżek Zambon, niektóre nie. Niektórzy koledzy sobie musieli nawet deskę zabrać. Pewnie tam chłopaki nagrali. Natomiast, no co, my już na stanowisku. No i czekamy. Jeszcze naganka nie ruszyła. Jesteśmy w środku w miocie. Mamy stanowisko numer 1.
I nagranka pójdzie częściowo z mojej prawej strony, częściowo z lewej. No zobaczymy, co będzie się działo. Mam nadzieję, że uda nam się coś tutaj nagrać. Nam albo Piotrkowi, bo Piotrek został drugi operator z myśliwym, z kolegą na ambonie na środku, na łąkach. Może jelenie tam będą wybiegać. A my sobie tu stoimy i grzecznie czekamy. Widoczność mamy świetną, tutaj gruby las. Tutaj tak średnio, no jak jelenie pójdą, będziemy widzieć dziki gdzieś tutaj na drodze. No ale przede wszystkim, koledzy, jeszcze raz powtórzę, bezpieczeństwo numer jeden. Dobra, nie przedłużając, bo Michał wygięty jak paragraf, jakbyście zobaczyli, jak nagrywa, bo ta zwyżka malutka, nie wiem, 80 na 80 cm, a my tu we dwóch stoimy. Dobra, także trzymajcie kciuki, zobaczymy, jak to wyjdzie. Przyjechałem z Krakowa, mam na imię Andrzej. Miejsce zapowiada się ciekawie. Wylosowałem pierwsze stanowisko na ambonce, także zobaczymy, co Hubert podarzy. Hubert podarzył, strzeliliśmy przecherę, lisek właśnie leży, także zobaczymy, co będzie dalej. Dasz bur. Dasz bur. Także dziurę mamy. Możemy go tu zostawić, chłopaki przyjadą po niego. Powiemy, to już położymy go przy ambonie i go zabiorą. Oprócz lisa było coś? Jelenie jeszcze były. To były trzy jelenie. Przyszliśmy, zaraz była koza. Aha. Ale nie byłem pewny, czy to jest koza, czy to jest koziołek. No. I dlatego odpuściłem. A później tam jeszcze koza nam wyszła jedna, ale to też, że tak powiem, tylko mignęła na chwileczkę, no i te jelenie tu wyskoczyły. No poza tym nic. No i co, moi drodzy, jesteśmy po pierwszym pędzeniu. W pierwszym pędzeniu padła łania, padł lis. Nie wiem, co jeszcze, dlatego że druga grupa była zbierana. My widzieliśmy sarnę. No i tak poza tym to wielkiego szału nie było. Teraz, koledzy, jeszcze Piotrek jest operator z drugim myśliwym. Siedzimy, jesteśmy nawet na drugim pędzeniu, siedzimy na zwyżce, już dużo większej niż tamta. Siedzimy w środku w miocie. Ale to mimo wszystko strzał nie jest tutaj łatwy. Myślę, że do 80 metrów maksymalnie, bardzo gęsto tu jest, bardzo gęsty podszyt.
No i mam nadzieję, że nam się coś uda też znowu nagrać dzisiaj. W każdym bądź razie może Hubert podarzy, uda się coś strzelić. Nie ukrywam, że groboty zrobiły w nocy wilki. Słuchajcie, w pierwszym miocie jeszcze wczoraj w nocy chłopaki się przygotowywali do tego polowania naprawdę z, tak z sercem. Było masę karmy wysypane, jeździli, sprawdzali w nocy, patrzyli, był o rewir zamknięty, tu żadna łania nie wypadła. To jest pierwsza łania strzelona na zbiorówce w tym sezonie, słuchajcie, bo wszystko było trzymane na to polowanie. W nocy wpadły wilki, nie było nic, a w nocy jeszcze było 60 jeleni, tak. Na polach były przy tym miocie, który rano braliśmy jako pierwszy. Zrobiły robotę, no i po prostu, no katastrofa, no powiem wam, że te wilki to jest jakiś jeden wielki dramat. Bierzemy drugi miot, tak zwane żelichy. Bardzo fajnie go wspominam, tutaj też polowałem na słonki. Niedaleko stąd tu kiedyś taka łąka była, to już po wspomnieniu, po tej łące zostało, już las tam wyrósł, ale tam się na ciągach polowało. No i tak powiem wam, że no siedzimy, zobaczymy, może nóż widelec nam tutaj coś wyjdzie. Święty Hubert podarzy, jakiś dzik albo jeleń się nam tutaj przez stanowisko, na nasze stanowisko wyjdzie. Także, no zobaczymy. Miejsce dobre, widać tutaj, tu mamy taką linię prostą, no zobaczymy, może coś będzie przechodzić. Ewentualnie gdzieś tutaj, bardziej na moją lewą rękę, bo na prawo to gęstwina niewyobrażalna. No dobra, poczekamy, zobaczymy. Zaczęło się. Wystrzeliliśmy lisa. Pierwszy strzał, otwarliśmy drugi miot. Nasi sąsiedzi prawdopodobnie do dzików strzelali. Psy długo trzymali w miejscu i później to wszystko ruszyło. No i padły chyba 3-4 strzały, słuchajcie. Raczej na pewno do dzików było strzelane, tak mi się wydaje. Ale psy cały czas grają w nocie, jak tam z tamtej strony słychać. Także dużo lepiej ten miot wygląda niż poprzedni. No i co, moi drodzy, święty Hubert do nas też pamiętał, wystawił nam przeherę, nawet się udało chyba nagrać. Idziemy zobaczyć naszego lisa. Fajny strzał, lis w biegu, no nie jakimś tam szwungu, takim nie wiadomo jakim. Strasznie mnie te strzykacze atakują. No ale zbiorówkowy, mnie lis bardziej cieszy niż na przykład jeleń łania na polowaniu zbiorowym. Idziemy, podejdziemy sobie i zobaczymy, gdzie dostał. Chciałem lisa poprawić, moi drodzy, bo nieładnie to wyglądało, nieestetycznie. No ale przehera strzelony. Nie będę go podnosił, Michał wam go zaraz pokażę z bliska. No bo to tak wygląda jak po kuli. To nie śrutem.
Traveling around the world, my feet will tell me where to go. I'm not afraid to step outside and see the world for what it is. No, spending all my time with people that I barely know. You may have thought that I was lost, but all I need is room to grow. I'm coming home to put a flower in your hair. But you should know, ain't no place I'd rather. No i co, moi drodzy? Następny miód po śniadanku. Ciężko to było nazwać śniadaniem, bo tam był stół zastawiony. Misiek, nagrywałeś ten obiad? Tak, Peter nagrywał. A, no ja z góry nagrywałem, także widać, że się kopciło, także grill był. Był grill, słuchajcie, był karczek, kaszanka, kiełbasa, żurek, ten... Gulasz. Bigos, gulasz. Nie no, full szwedzki stół. Jeszcze deser. I jeszcze pączki były. Także wszyscy objedzeni. Pokot się rozwiązał fajnie w drugim miocie. Padły dwa byki, padły trzy chyba czy cztery dziki. W tym grube odyńce popadały. Tomek Górzyński dubleta zrobił, dwa dziki strzelił. Zresztą pewnie widzieliście, bo mamy to nagrane. Nie sugerować się tam od razu, że strzelane było na torach, ponieważ tam było tak, to było wszystko bezpiecznie. Więc od razu wam mówię, że te komentarze, które tam się posypią, to od razu was uprzedzam, że było bezpiecznie. Tomek nagrywał ze swojej kamery. Także ujęć trochę jest. My upolowaliśmy lisa. No i co, polujemy dalej. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że coś nam jeszcze tutaj Święty Hubert podarzy. Jeszcze przynajmniej ten miód i być może jeszcze jeden. Zobaczymy, jak to pójdzie. Pogoda, słuchajcie, jest gorąco, ciepło, ponad 20 stopni, świeci słońce. Ładuję broń i czekamy. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś zwierz wpadnie w obiektyw kamery chociaż. Także, żeby nie było, Kamil też lata dronem, bo zawsze mówi, że Michał testuje, ale ty też latasz. Uczę się. No i to najważniejsze. Także, jak coś nagrasz, to teraz poleci. To na pewno odlecisz. Daszbur. Zaczynamy w dniu dzisiejszym. Czwarty miot. Czwarty miot na grubego zwierza. Atmosfera w dniu dzisiejszym rewelacyjna. Dało się poznać naprawdę wielu kolegów z dobrej strony. Cieszę się, że akurat mogłem uczestniczyć w tym polowaniu. Dziękuję tutaj za zaproszenie Kamilowi Kulejewskiemu, bo to na jego zaproszenie jesteśmy w dniu dzisiejszym na tym polowaniu. Dziękuję Ci serdecznie, Kamilu. Wspólnie z bratem Markiem mamy tą przyjemność uczestniczyć właśnie w tym wspaniałym polowaniu. Wspaniałym, dlatego że jest ta atmosfera przyjaźni, koleżeństwa, ale tutaj ogromne podziękowania, ale również słowa uznania dla organizatorów
za tak duże przedsięwzięcie. Dziś strzelamy, raczej polujemy na ponad 40 strzelb. Organizacyjnie jest to wszystko zorganizowane naprawdę na najwyższym poziomie. Podziękowania jeszcze raz dla Kamila. Wielki szacun dla kucharzy, dla osób, które prowadzą to polowanie, dla naganiaczy, oczywiście dla właścicieli też psów, którzy dzisiaj intensywnie, bardzo mocno pracują. Także bardzo się cieszę, że dziś możemy w tak wspaniałej atmosferze, w tak pięknej pogodzie po prostu uczestniczyć w takim polowaniu. Były już 3 pędzenia. No ja akurat w dniu dzisiejszym nie miałem jeszcze takiego szczęścia oddania tego strzału, ale koledzy już upolowali kilka dzików, kilka jeleni, łań, cieląt, drapieżników, także pokot będzie dzisiaj też naprawdę duży. Polujemy nie tylko i wyłącznie dla mięsa, ale dla przyjemności, więc dlatego ta jedna wspaniała rodzina myśliwych, która jest, no daje tą dużą satysfakcję. Myśmy wspólnie z bratem Markiem przyjechali tutaj z województwa świętokrzyskiego. Serdecznie pozdrawiam kolegów z koła łowickiego Cietrzew. To jest moje rodowite koło, w którym na co dzień poluję. Ale koledzy, naprawdę warto czasami wyrwać się, czasami warto wyjechać na tak wspaniałą scenerię, właśnie jak tutaj jest w tym kole łowieckim, w którym dziś, w dniu dzisiejszym mamy okazję polować. Ja mam smycz, to może smyczą pociągniemy. Ale delikatnie, delikatnie, dobra? Raz. Nie ma za co. Brawo. I to jest fajne w polowaniu, że jedziemy, że coś będzie, że będzie coś strzelone, ale niekoniecznie. Dokładnie. Zawsze ma człowiek nadzieję. O to dokładnie głównie chodzi, że to jest takie coś, jakby to powiedzieć, że po prostu jedziemy na polowanie, a nie po jakiegoś danego zwierza. Dokładnie. Ale chyba człowiek... najważniejszy jest klimat polowania, tak, i spotkanie. Tak, najważniejszy jest klimat na polowaniu. Warunki tutaj pogodowe dzisiaj są wspaniałe. Koledzy też okazali się wybrani z całej Polski, co prawda, ale bardzo życzliwi, nie ma żadnych powodów do tego, żeby się kłócić czy cokolwiek powiedzieć jednemu do drugiego. Widzę, że nawet sporne strzały są rozstrzygane bardzo szybko, spokojnie i fajnie się poluje. Super. Pomimo kilkuletniego doświadczenia bycia myśliwym, bardzo serdecznie polecam tego typu polowania, ponieważ w dniu dzisiejszym jest 44 myśliwych z całej Polski. Można wymienić doświadczenia,
a te doświadczenia są nam potrzebne każdego jednego dnia. Bycie właśnie myśliwym w łowisku, bo bycie myśliwym to nie tylko strzelanie do zwierzyny, ale to jest miłość do przyrody, to jest las, to jest zwierzyna. Bardzo serdecznie polecam i bardzo mocno polecam tego typu polowania i w dniu dzisiejszym również jednym z głównych organizatorów jest program Ostoja Sudecka, którą bardzo często oglądamy wspólnie z rodziną. Tutaj też możemy dowiedzieć się bardzo dużo ciekawych i mądrych rzeczy, których nie zawsze dowiemy się od kolegów, nie zawsze wyczytamy z książki. I tutaj podziękowania, ale również słowa uznania dla prowadzącego Kamila Kulejskiego, który tak bardzo rzetelnie, bardzo jasno przekazuje właśnie wszystkie informacje dotyczące łowiectwa i bycia myśliwym. Bardzo serdecznie polecam. Ale wiesz, co czekają? Wszystkich myśliwych czytają. Dziękuję kolegom za wspólnie spędzony czas, mile z wszystkimi kolegami, bo na pewno z całej Polski bardzo fajnych ludzi tutaj, żeśmy gościli. Będziemy gościć do rana, jak będziecie chcieli. Bardzo mi się fajnie współpracowało. Cieszę się, bezpieczne polowanie się odbyło. Także ja jestem zadowolony, tylko troszkę załamany, że troszeczkę za mały pokot, bo troszeczkę nam pomogły w nocy chyba. Ale cieszę się z tego, co jest. Kolega teraz bierze, przygotujcie sobie karteczki, żeby ogarnąć te karteczki. Tomek z jednej strony, Roman z drugiej. Proszę przejście, pozbierajcie kartki. Jerej na pokocie. Kolegę prosimy, który strzelił tego największego byka. Nie wiem, jak się nazywa. O, jest kolega tutaj, bardzo duży, widać go z daleka, oświetlony. Zapraszamy. Oklaski. Kolega strzelił byka i strzelił odyńca na jednym stanowisku. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję. Oho, bo tu jest jeszcze prezent specjalny od jednego z uczestników polowania. Także słuchajcie, tak żeby było widać, naprawdę ciężkie. No co, z moich rąk jeszcze raz gratuluję. I Dasz Bór. Proszę. Prosimy o wicekróla, który strzelił byka i lisa. Ten, co tą deskę niósł za pokutę. O, a przyniósł ją z powrotem? Nie przyniósł. Proszę. Brawo. Gramy wicekróla. Proszę. Dziękuję. No. A ty dajesz mi. Dasz Bór. Króla pudlarzy, który hodowce, musi, hodowce Kuba. Tylko musi klęknąć tu na kolano, także to nie obejdzie się na stojąco. On musi odbierać ten medal na jednym na kolanie.
Zapraszamy. Na jednym, dobrze. Może na dwóch. Jednego z bliźniaków, kolegę Mariusza. Zapraszamy. Tylko żeby się nie pomylili. Idź Staszek, idź. Ale musi kręknąć. Ciekawe, że to Gór. Ale ma kręknąć. Na które? Prawe? Dasz bur. Koledzy, w imieniu wszystkich uczestników dzisiejszego polowania. Polowania w pięknej Kniei, w pięknym kole łowieckim. Dla prezesa koła. Dla big prezesa, dzisiaj rano usłyszałem, big prezesa koła. Serdecznie dziękujemy. Serdecznie dzięki. Nie mogłoby się to odbyć. Nie mogłoby się to odbyć, gdyby nie Kamil. Proszę bardzo. Dziękuję. Dasz bór, Kamil. Dziękuję. Dasz bór. Od wszystkich uczestników. Mam jeszcze jedno. Podziękowanie za tak, że za możliwość uczestniczenia w takim polowaniu i za tak wspaniale zorganizowane polowanie. Małe upominki dla pana Kamila. Dziękuję. Pana uprzejmego proszę. A, dziękuję. Ja bym proponował, żeby to... Nie. Chyba raz. Brawo! Bo mnie rąk brakuje. Proszę, trzymaj. Nie koniec. Nie mogłoby się to wszystko odbyć, żeby nie Kamila żona, żeby go nie puszczała na polowania, żeby nie pilnowała dzieci. Zapraszamy. Michał, kręć to. Kręcę. To jest taki damski. To jest taki damski, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. To co, chyba będziemy kończyć, poprosimy już o sygnał. Dasz bór. Podkarpacia, dokładnie z Jarosławia. Chcieliśmy pozdrowić całe koło Hejnał Jarosław, wszystkich kolegów i koleżanki, które polują z nami. Oglądający sudecką stoję. No. Dasz bór. Do zobaczenia na kolejnym polowaniu. Tak, do zobaczenia.